No, ja chyba specjalnie się przyszedłem, żeby ciebie posłuchać, bo tak jadę aż z lotniska 175 tą trasą Kierzonkowców i tak się rozglądałem, może jeszcze ktoś żyje z tamtej ekipy, ale nie wiem, albo już nie ma ich, albo ich przetrzepali, ale i tak miałem ponad półtorej godziny do tego meetingu, albo mogłem jechać na Bielany. No i tak mówię, jakoś tak. I tak sobie usiadłem gdzieś tutaj pod pałacem i mówię, no i co z tego, że ja nie piję, kurczę, ale jak ja nie mogę mieć tego, czego ja chcę. Znaczy pojechałem na lotnisko załatwić sobie znowu jakieś tam swoje sprawy i mnie nie wyszło. No i od razu dół taki. A jak ty zacząłeś mówić, wiesz, to nagle poczułem taką wdzięczność, że tak naprawdę odkąd ja przyszedłem do tej wspólnoty, to ja już nie byłem w więzieniu, nie? Miałem sprawę, byłem zatrzymywany, ale w więzieniu już nie byłem. Nie? I to jest, i nagle poczułem taką wdzięczność, nie? Kurczę, Wlade, jakby nie było, to jednak od tych, jak skończyłem 25 lat i przyszedłem do tej wspólnoty, to w tym więzieniu już nie byłem. Tak jak to mówiłeś o tych swoich biznesach, o tych planach. Ja wychodziłem z Kamińska, z recydywy, nie? W 1981 roku i tam pamiętam, chłopaki się umawiali, jak wychodzili i już jak będą rąbać po drodze, jak ktoś tam mieszkał gdzieś we Wrocławiu, to tam to wyrąbiemy, tu jest klawisz, tam jest klawisz. I ja jeszcze nie wyszedłem, a oni już wracali z powrotem. I to mówię, kurczę, Wlade, mówię tu. Mówię, co ty robisz? Ty niedawno wychodziłeś. Mówię, że obróciłem. No i teraz jak się patrzę, to na trzeźwo to byli młodzi, wspaniali ludzie. Nie? W więzieniu no, trzeba było jakieś te zasady trzymać, tam żadnych narkotyków wtedy nie było, z gorzałą też było trudno. To była jeszcze tam komuna i ten... I tak sobie przypominam, że jak niektórych ich zobaczyłem na wolności, na przykład jak kopali doły tutaj na Wólce, jako grabarze i tak dalej, to żeby ich pijanych, to nieraz normalnie, jak byłem na pogrzebie jakiegoś kumpla, to były tak zwane te mafijne pogrzeby, połowa złodziei, połowa policjantów to nieraz bałem się, dosłownie, no wstydziłem się podejść, no nie, bo byli, tak wyglądali w takim stanie, a niektórzy to mnie w ogóle nie pamiętali. Pamiętam, ja już chyba założyłem ten klub na Poznańskiej i tam schodziłem w te podziemia i tak słuchałem, jak gra ta kapela i nagle czuję, jak ktoś mnie klawisz wali normalnie. Pytam, po kieszeniach robię, i go złapałem za rękę, no odruch. Najtrudniej zawsze złodzieja jest okraść, nie? I złapałem go za rękę, nie? Zamiast go w tubę, mówię, ty, no przecież my razem w Kamińsku byliśmy. On mówi, o co panu chodzi? I tak dalej, to już ciemnia od razu. Ale dlaczego pan mnie łapie, to ocenia. W gumę zaczął lecieć, nie? Ale tak jak ty opowiadałeś, tak mi to wszystko teraz wróciło po prostu i jestem, no i czuję wdzięczność, że obojętnie jakby nie było, no jest raz dobrze, raz jest źle, ale jest się na wolności i z samego tego można by się cieszyć. Dziękuję bardzo.